Zgrani w Chili Z. Chciałaś wiedzieć, kim jestem? To ja, Loretta. Bo jesteś transwestytą. Jestem drag queen. To nie jest to samo. Wszyscy się czegoś boimy. Ja mam swoje życie we Francji. Wy macie swoje tutaj. Ale nie ma takiej siły, która by mnie teraz stąd przepędziła. My teraz tutaj potrzebujemy dużo światła. Ludzie pokochają Lorettę, tylko pozwól im ją zobaczyć. Ja w ciebie wierzę. Dziś jest z nami wyjątkowy gość. Zawsze mówię, że gość jest wyjątkowy, ale ten jest wyjątkowy naprawdę, ponieważ jest to, uwaga, uwaga, jak donoszą media i rozmaite źródła branżowe, najwybitniejszy, czy też jeden z najwybitniejszych aktorów polskich i europejskich, Andrzej Seweryn. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Kiedyś jako młody człowiek krzyczałem na ulicy: prasa kłamie, prasa kłamie. To było w 1968 roku. No, mam ochotę powiedzieć, media nie podają być może zawsze precyzyjnych informacji. Tak, eufemizmy to jest coś, co mamy w radiu opanowane, ponieważ jest długa lista rzeczy, których nie możemy robić między 14 a 16 w naszym programie, więc doceniam te starania. Ale muszę powiedzieć, że rola w Królowej, bo z tej okazji się spotykamy, z okazji premiery serialu Królowa, jest, no tak, możemy powiedzieć, że jest wybitna, prawda? Chyba, że pan nie lubi tak mówić o swoich występach. Ja swoich prac nie oceniam takimi kategoriami, jakimi oceniają te prace widzowie, osoby zajmujące się tym zawodowo, więc proszę pozwolić mi zachować w tajemnicy moją opinię o tej pracy. Dobrze. Chciałabym zacząć od takiego wspomnienia, które zostało mi opowiedziane przez Łukasza Kośmickiego, więc oczywiście może być nie do końca prawdziwe albo subiektywne. Łukasz wspomina, jak pierwszy raz zasiadł pan na fotelu u Łukasza Adelona Rembasa, drag queen pojawiającej się w serialu i też, można powiedzieć, prywatnego konsultanta makijażowego. I zasnął pan podobno i obudził się pan podobno 3 godziny później. Jak to było? No, to nie jest dalekie od prawdy. Ja tam drzemałem, czasami oko mi się otwierało, ale to było bardzo interesujące, ponieważ ja się obudziłem, czy wróciłem do rzeczywistości takiej rzeczywistej, kimś innym. To było przepiękne. To tak czasami, jak nie widzimy charakteryzacji, którą nam dają na twarz, czy nie widzimy kostiumu, a tutaj to było, miałem również perukę na głowie wtedy, to było czymś no niezwykłym, zaskakującym wręcz, bo jednak takich szoków nie przeżywałem wiele w moim życiu. No ale było przede wszystkim powodem radości. Dlatego, że widziałem, że wchodzimy na dobrą ścieżkę prowadzącą nas do osiągnięcia naszego celu. Charakteryzacja to jest coś, z czym aktorzy mają styczność na co dzień, natomiast tutaj... O, wie pani, nie? Coraz mniej. Charakteryzacja to jest, wie pani, przyklejenie sobie nosa, a nie tylko puder. To jest przyklejenie sobie wąsa, a nie tylko, wie pani, zaznaczenie dobre brwi i tak dalej, peruka, brzuch, garb, uschnięta ręka, krzywy palec, ślepota, łysina, włosy do pasa i tak dalej, i tak dalej. Tym, co mówię, nie ma żadnej krytyki, taka jest rzeczywistość, szczególnie teatralna, że odchodzi się od przeszłości, od historii, bo takie są potrzeby artystów, no, ale moje są szersze, moje potrzeby są również takie, żeby wzbogacać nie tylko wyobraźnię, ale świadomość widza poprzez prezentowanie mu również obrazów z dawna, obrazów, z którymi nie ma do czynienia na co dzień, bo wtedy dopiero kształcimy go
Wtedy dajemy mu do ręki narzędzia do oceniania rzeczywistości społecznej, artystycznej, politycznej, moralnej itd. itd. Rzeczywiście w teatrze mam wrażenie, w szczególności też w pewnych odcinkach kina, takie bliższe związki z rzeczywistością, naturalnością są widoczne. Z drugiej strony w kinie na przykład superbohaterskim bardzo często jest to, że wszystko, co aktor ma na sobie, jest dodawane w ogóle w postprodukcji. Dopiero co rozmawiałam z twórcami Thora, którzy opowiadali, że aktorzy grali bez hełmów, bez płaszczy, bez kostiumów i wszystko to po prostu było dodane komputerowo, więc to jest jakaś przedziwna przestrzeń. To jest bardzo ciekawe, tylko czy to jest pytanie, naprawdę, nie mam tutaj żadnej tezy do zaprezentowania. Czy można grać, nie jadąc na koniu, naprawdę zagrać, że się jedzie na koniu? Czy można grać, że się ma hełm, który broni, który przecież czyni, że człowiek się bardziej poci, który jest ciężki bez tego hełmu i tak dalej, i tak dalej. Bardzo to jest ciekawe. Wolałbym mieć, czuję dzisiaj, na dzisiaj wolałbym mieć i hełm, i konia. W 35 stopniach mógłby pan zmienić zdanie, ale dzisiaj szanuję tę odpowiedź. Wie pani, mógłbym zmienić zdanie jako człowiek, jako istota ludzka, ale jako aktor na pewno nie. Zapytałam o ten makijaż, o tę charakteryzację, dlatego że mam wrażenie, że w tym przypadku to tak naprawdę była nowa twarz i uczciwie jest powiedzieć, że w Królowej gra pan właściwie dwie role. Zastanawiam się, jak to jest dla aktora właśnie z tak ogromnym doświadczeniem, jak nagle trzeba zrozumieć, że ta twarz się porusza inaczej. To też nie jest pierwszy raz, prawda, że to się działo, ale pierwszy raz w takim wcieleniu, że oczy pracują inaczej, policzki pracują, są inne usta. Jakby nagle się ma nowe ciało trochę, mam wrażenie. Naturalnie, tylko że tak się dzieje w moim życiu od 55 lat, w mniejszym lub większym stopniu. Tak nos, taki ta peruka, czy te przysłowiowe wąsy, wszystko to mnie tworzy. To nie ja tworzę wąs, to wąs mnie tworzy. Ten hełm i ten koń, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, tworzy mnie i czyni, że gram, jeżeli nie lepiej, to w każdym razie pełniej. Podobnie jest z kostiumem. Ja na drugim roku szkoły teatralnej przeżyłem właśnie takie doświadczenie i to doświadczenie okazuje się prawdziwe do dzisiaj. Ja słyszałam, że pan na planie bardzo był Lorettą momentami, że nawet no jakby tam się zdarzało takie obsobaczanie, oczywiście delikatne ekipy, jak tam ktoś, nie wiem, nie przypiął trenu czy coś, jak w sumie jak prawdziwa diwa, więc chciałam tutaj podpytać o to... Nie było tak? To są wszystko plotki. Nie. Chodzi o jedną moją reakcję z samego momentu zdjęć, kiedy oderwała mi się część kostiumu, a ja uprzedzałem przed zdjęciami, żeby tam umocować to bardziej, bo to może odpaść. To był jedyny moment, kiedy ja się w ogóle nawet nie tyle zdenerwowałem, co zwróciłem w sposób znaczący uwagę osobom odpowiedzialnym za to. Nie zachowywałem się jak Loretta w sensie takim umownym, czyli gwiazdorskim. Nikt czegoś takiego nie poświadczy. To była jedna, jedyna reakcja i to nie Loretty, ale Andrzeja Seweryna. Ja tutaj chciałam przeprosić, bo ja nie chciałam sugerować, że pan był niemiły dla ekipy. Chodziło mi tylko o to takie wczucie się w rolę, bo tak to mają do siebie te takie pojedyncze czasami anegdoty, że one potem tak wychodzą we wszystkie rozmowy, bo są charakterne i łatwo je zapamiętać, a tak naprawdę próbowałam tutaj się podprowadzić pod to pytanie o znajdowanie Loretty, bo też byłam ciekawa na przykład, nie wiem czy to ma znaczenie, ale na przykład czy pan ma w sobie jakąś taką, nie wiem jak to nazwać, kobiecość, delikatność, coś co by naturalnie łączyło pana z tą postacią, czy to jest w ogóle zewnętrzne,
Jak to wygląda? Wie pani, to jest bardzo ciekawe, co pani przed chwilą powiedziała, mianowicie, czy ma pan w sobie kobiecość, delikatność? A, stereotyp, To znaczy, że pani uważa, że delikatność jest cechą kobiety, ona nie może być cechą mężczyzny. Nie jestem pani zdania. Myślę, ja też nie jestem swojego zdania, strasznie się wpuściłam w maliny. Natomiast być może upraszczając, bo przecież rozmawiamy krótko i szybko, upraszczając na pewno, chciałem powiedzieć w każdym mężczyźnie, nie, w życiu nie mogę, nie powinienem tak powiedzieć. Są mężczyźni, w których są cechy, o których można powiedzieć, że są cechami kobiecymi, ale to należałoby dzisiaj sprecyzować, ponieważ dzisiaj jesteśmy świadkami jednak pewnego procesu światowego, który stawia pod znakiem zapytania to, co typowo kobiece, nazwijmy to, i typowo męskie. Więc to jest bardziej złożone. W każdym razie, jeżeli mam odpowiedzieć szybko i prosto, to na pewno coś z Loretty jest we mnie. Jeżeli to się udało przekształcić w formę artystyczną, no to tym lepiej. Po prostu i zwyczajnie. Muszę przyznać, że jeden z powodów, dla których bardzo lubię robić wywiady, to, że zawsze mnie tak jakby stawiają przed tablicą i każą mi pewne rzeczy w sobie sprawdzić, bo to jest bardzo zabawne, że jako osoba, powiedzmy jakoś, wydaje mi się, aktywnie wrażliwa i poprawiająca się wręcz cały czas, edukująca się pod względem, nie wiem, wpływu gender na język i tak dalej, potrafiłam pana zapytać o coś takiego, więc bardzo dziękuję tutaj. Ale ja też pani bardzo serdecznie dziękuję i wyznaję, że każdy wywiad dla mnie jest formą poważnego treningu intelektualnego, emocjonalnego. To ja traktuję wywiady w sposób tak, w tym sensie bardzo egoistycznym. Chcę skorzystać z tego, co pani mówi, po to, żebym sam potrafił sprecyzować jakąś myśl, odkryć w sobie jakąś myśl lub przekonać się, że się myliłem. To idąc trochę tym tropem, chciałam podpytać, bo ja jako dziennikarka, no właśnie tak jak mówię, staram się, chociaż jak widać nie zawsze mi wychodzi, być po dobrej stronie mocy, brać pod uwagę właśnie różne dynamiczne zmiany językowe, sprawdzać, żeby sposób, w jaki piszę o kimś, pasował do jego ekspresji i jakby poczucia tożsamości. Wchodząc w ten dragowy świat, mam wrażenie, być może, chociaż może miał pan jakąś wiedzę, informację na ten temat wcześniej, też wszedł pan trochę w taką przestrzeń, gdzie takich rzeczy do zrozumienia, do poznania, do zdefiniowania jest sporo, żeby znaleźć jakieś takie autentyczne połączenie. Jak to wyglądało, nawigowanie tej przestrzeni? Wie pani, może zacznę od końca. Byłbym kompletnie nieodpowiedzialnym, bezczelnym i w gruncie rzeczy głupim człowiekiem, gdybym powiedział dzisiaj, że wiem, co to znaczy drag queen. Wiem, kim są drag queen. Mogę być ekspertem w tej sprawie. Nie. Ponieważ jestem aktorem, który grał kogoś, kto jest drag queen, to znam tylko pewien odcinek tego, czym jest to zjawisko. Ja go znam raczej ze strony zewnętrznej. Oczywiście rozmawiałem z drag queen, czytałem o drag queen, widziałem drag queen, obserwowałem i tak dalej, i tak dalej. Ale nie będę miał w sobie głupiej pychy, żeby być ekspertem w tej sprawie. To jest pierwsza sprawa. W związku z czym zacznę teraz od początku. No ja oglądałem Szemiszu w Paryżu, ja potem oglądałem filmy różne. Ja oglądałem Tim Fischera na przykład, zupełnie innego drag queen, mniej ekspresyjnego, mniej takiego prowokacyjnego. To było też bardzo pouczające. Oglądałem We're Here, oglądałem Kima, oglądałem Lulę Warszawską, tak dobrze mówię, więc coś wiedziałem, ale też ja nie miałem ochoty wchodzić z butami w ten świat i wymagać od moich partnerów drag queen, żeby mi opowiadali wszystko, co tylko wiedzą, bo ja w ten sposób będę wzbogacony i na pewno wtedy lepiej zagram. Tutaj moim zdaniem ta praca wymagała
paktu i mam nadzieję, że tak się właśnie zachowywa. Mm-hmm. Jest pan twórcą, bo przecież nie tylko aktorem, o czym czasami mam wrażenie, zapominamy w tym pośpiechu, który nie unika mówienia też na tematy społeczne, polityczne. Królowa jest osadzona w takim trochę baśniowym uniwersum, niby w konkretnych miejscach dotyka konkretnych problemów, ale ta estetyka, poetyka tej opowieści jest nieco odrealniona, co mnie osobiście akurat się podobało, bo oglądam ten serial trochę jako takie marzenie, zabrzmi to patetycznie, takie marzenie o lepszej Polsce. Tak? Chciałabym, żeby takie historie były możliwe. Ale jak w pana odczuciu tutaj właśnie się łączyło z jednej strony no, ta wizja, prawda, jeszcze wizja Arniego Asgeirsona, jeśli dobrze rozumiem, z tym, że dotykacie jednak Śląska, dotykacie polskiej homofobii i różnych tego typu bardzo realnych problemów? No, ja bym chciał tutaj dodać bardzo ważną rzecz, mianowicie to nie jest tylko wizja Arniego. Arni jest tym pierwszym twórcą, który to wymyślił, ale to jest również wizja tych wszystkich ludzi, którzy pracowali nad tym filmem. Film jest pracą zbiorową, a kierował nią Łukasz Kośmicki. Scenariusz był lekko zmieniany, pewne korekcje były wprowadzane. Proszę zwrócić uwagę, że obraz tego filmu, kolory tego filmu, to są decyzje tak scenografa, jak operatora, jak również autora kostiumów. Nie mówię o mojej postaci, ale o innych, czyli Ewy Różewskiej. Proszę zwrócić uwagę na muzykę. Bez takiej muzyki ten film był innym. Ten wybór, ja bym nie nazwał nawet baśniowy, ale filmu Marzenie, wydaje mi się przesłusznym. Wydaje mi się przesłusznym. Jakby to powiedzieć, to jest, wie pani, ja to porównuję ze świętej pamięci wrażliwością mojej matki, z wrażliwością mojej świętej pamięci matki. Mama, jakby to powiedzieć, nie znała świata, powiedzmy LGBT, i myślę, że nie była do niego szczególnie pozytywnie nastawiona. Ale gdyby obejrzała film Filadelfia, to by się przez chwilę zastanowiła. Być może niewiele by to w niej zmieniło, a może troszkę, ale obejrzałaby ten film do końca. Nie jestem pewien, czy obejrzałaby przedstawienie Angels in America. Rozumie pani? I tak rozumując, nasz film jest swego rodzaju Filadelfią w dialogu ze społeczeństwem. I to mi się podoba i to uważam za potrzebne dzisiaj i nie wykluczające innej wizji artystycznej tej problematyki. No ale to proszę nie wykluczać również naszej. Mhm. Jesteśmy w dialogu ze społeczeństwem, a nie w walce na śmierć i życie. Zapytałam o to, bo widzę, że ten temat wywołuje bardzo silne reakcje, które wiąże z tym, że po prostu ta reprezentacja jest niewielka w przestrzeni popularnej. Drag jest jakimś zjawiskiem obracającym się w przestrzeni takiego alternatywnego performansu. Jak ktoś mieszka w dużym mieście albo jest częścią społeczności LGBT+, to na pewno coś słyszał, widział, kogoś zna, ale właśnie niekoniecznie jest to zjawisko, które zna, nie wiem, pani Wiesia z Kozienic, chociaż być może, mam nadzieję. Ja jestem bardzo uradowany reakcjami środowiska LGBT na temat tego filmu. Ono jest naprawdę bardzo pozytywne i takie wybiegające w przyszłość, to znaczy koledzy, koleżanki mówią mi o tym, że młodzi ludzie, to młodzi, o innej wrażliwości niż powszechnie przyjęta,
po obejrzeniu takiego filmu są silniejsi. I to jest w gruncie rzeczy najważniejsze. To o tym mówiła Maria Peszek w czasie przygotowań do filmu. To jest naszym celem. Nikogo nie chcemy zmuszać do niczego. Nie próbujemy tutaj, wie pani, robić jakiejś rewolucji. Co to znaczy? Natomiast chcemy współistnieć. Współistnieć. Słowo tolerancja mnie bardzo denerwuje, bo to oznacza, że tolerowany jest postawiony wyżej niż tolerujący. Tolerujący jest wyżej niż tolerowany i patrzy łaskawie za niego z góry i mówi mu, ja cię toleruję. Podobnie z akceptacją jest, no, ale to nie ważne, to tylko tak na marginesie. Natomiast współistnienie. Kiedyś Peter Brook na Panią, kiedy pracowaliśmy nad Mahabharatą, kiedy zapytany został o to, co sądzi na temat rasizmu, ponieważ w grupie były koleżanki, koledzy o czarnym kolorze skóry, ze skośnymi oczami i tak dalej, i tak dalej. I Peter powiedział, co sądzę o rasizmie? Pracujemy razem. I to była odpowiedź mędrca. Kropka, no bo to nie ma co tam rozwijać. Mhm. Tak, bardzo się cieszę, że to pan mówi. Ja zresztą myślę i czuję podobnie i też zauważam, że wielokrotnie, kiedy rozmawiam, koledzy rozmawiają z osobą, która aktualnie może być przypisana do grupy, która w danej chwili jest jakoś reprezentatywna dla społeczności uciśnionej. Zawsze te pytania dotyczą kwestii właśnie jej sytuacji, a nie jej twórczości. I wszyscy zawsze mówią, że ten idealny moment, idealny świat będzie wtedy, kiedy tych pytań nie będzie, tylko będziemy mogli rozmawiać tylko o tym, co robimy, a nie jak się czujesz jako pierwsza czarna kobieta Bond, prawda, albo coś takiego. Przy czym, wie pani, to jest bardzo ciekawe, co mówimy, mi się wydaje. Mianowicie współistnienie z innym nie powinno moim zdaniem pomijać jego tożsamości. Nie powinniśmy moim zdaniem, abstrahować od tego, że on jest muzułmaninem, Żydem, że jest homoseksualistą, że jest, no nie wiem, że ma zieloną głowę, albo jest bez ręki. Mhm. O tym też trzeba, i właśnie to trzeba zaakceptować, z tym trzeba współistnieć właśnie, że ktoś pije tylko i wyłącznie wodę, albo tylko zieloną herbatę, a ja mam ochotę z nim się napić wódki. No nie. Co, wódka ma być warunkiem waszego kontaktu, prawda? Czyli to, co jest we mnie jedynie? Nie. Ty pijesz to, ja piję to. Bo czasami jest takie piękne sformułowanie, prawda, oczywiście, ale za tym się kryje. Wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy jesteśmy tacy sami. Nie! Nie jesteśmy tacy sami. Ale te różnice właśnie powinniśmy, użyję tego słowa, którego nie lubię, akceptować, prawda? Z tymi różnicami współistnieć. No, chciałem tylko dodać. Bardzo się cieszę, że się zgadzamy. Ja chciałam zapytać jeszcze jedną rzecz, bo to mnie zawsze bardzo cieszy, jak słyszę takie opowieści. To Łukasz mówił właśnie, Kośmicki, reżyser, że on użył słowa, że jest zachwycony tym w panu, że pan, no wiem, że nie, już wiemy, że pan nie lubi komplementów, ale po tylu latach niesamowitej kariery i z taką pozycją do każdej roli, mówił o tej roli, podchodzi tak, jakby to był pierwszy raz na planie, jakby pan się chciał nauczyć, jakby pan był głodny, że jest pan taki, że nie jest pan rutyniarzem, no to jednak jest coś, co się zdarza. Jak to się pielęgnuje w sobie? Znowu chciałbym to obedrzeć z jakiegoś takiego patosu, czy jakiegoś mitycznego znaczenia. Proszę pani, no to jest w moim interesie. To jest w moim interesie, żeby czerpać z ludzi, którzy mnie otaczają, żeby się od nich uczyć. Przecież kiedy pracowaliśmy nad Mahabharatą Peter Brooka, w zespole były dziewczyny, które nigdy w życiu nie były na scenie. Nigdy w życiu były tancerkami. Pamiętam koleżankę z Afryki, która przyjechała z Senegalu.
I wie pani, mnie było bardzo trudno znosić jej opinię o scenie, w której o mojej grze. I te lata z Peter Brookiem, 3 lata, one pozwoliły mi na zmianę mojego myślenia o tym i dojście do wniosku, że ja mogę skorzystać. Ja nie muszę się zgadzać. Ale to dobrze wiedzieć, jak jest się postrzeganym. No przecież nie można być tylko postrzeganym tak, jak ja siebie widzę w lustrze. Więc wracając do tej pracy z kolegami, no to jest takie dla mnie kompletnie oczywiste. Młodymi i tak dalej. No przecież świat się zmienia, oni są bliżej tych zmian, bo pewnie są reprezentantami tych zmian. Ja jestem jakimś reprezentantem czegoś innego, ale wzbogaconym o nich, o te inne światy. Te światy często mnie tak wkurzają, że ja ledwo się trzymam, żeby się nie kłócić i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest warunek sine qua non pracy. Poza tym wzajemne zaufanie. No, jeżeli nie mam zaufania do reżysera, do partnera, do scenarzysty, do operatora, do kostiumologa czy do charakteryzatora, no to po co ja tam jestem? No to po co mi to? To trzeba spadać jak najszybciej. No. Także taki aspekt, czyli że ja to robię w moim interesie, ale również w interesie zespołu, ponieważ jeżeli ja się dobrze będę czuł, to i oni się będą dobrze czuli, prawda? Jeżeli ja nawiążę z nimi dialog, to i oni będą czuli, że mogą być w tym dialogu i mogą wzbogacić swoją robotę o to, co ja być może powiem na ich świat i tak dalej, i tak dalej. Nie, no to jest dla mnie... Wie pani, ja nie pamiętam kłótni z reżyserami w moim życiu. To może oznaczać, że zawsze się podporządkowywałeś władzy i tak dalej, i tak dalej. Może, być może tak jest, być może też mam w sobie coś takiego, ale to oznacza, że coś było wręcz w podświadomości mojej, żeby w zgodzie, no po prostu w zgodzie pracować. No, ja wiem, że są filmy, są sztuki, które są tworzone w męce, konfliktach, w boju, w jakichś no naprawdę jakichś koszmarnych sytuacjach psychologicznych, diabli wiedzą co. Ja rozumiem, ludzie się zgadzają na to, są dorośli, mają prawo. Ja tego nie lubię, no. Ja tego nie lubię. Ale też chyba jest to coś, co się teraz zmienia. Dużo mówimy o tym, że się zmienia sposób myślenia o tym, jak powinna wyglądać współpraca i że ta wizja... No wie pani, ale to jest jeszcze inny temat, pani redaktor, być może któregoś dnia się kiedyś spotykamy i będziemy mogli o tym pogadać. To jest bardzo ciekawy temat, bardzo trudny. Jakby to powiedzieć, proces twórczy nie może być poddany, ja bym nazwał to... No, przepisom, no. Tego się nie da zdefiniować. Proces twórczy to jest to, a to już nie jest proces twórczy. Każda krzywda, każdy gwałt powinien być absolutnie potępiony. I w ogóle to jest bez dyskusji, bez dyskusji. Natomiast dochodzenie do tych rezultatów, nazwijmy to, prawd artystycznych, nie jest proste. To nie jest tak jak praca w biurze pocztowym czy no nie wiem gdzie, no przy produkcji samochodów. To nie jest takie proste. To nie jest takie proste. Jeżeli znika szacunek jednej osoby do drugiej, to w ogóle to jest koniec. To w ogóle nie ma co mówić. Nie ma co mówić. Nie ma co mówić. Ja nie mówię, ja nie, nigdy w życiu nie pozwoliłbym ani sobie, ani na sobie dokonywać gwałtu żadnego. Nigdy. Natomiast jest coś takiego, że szukanie w sobie tych potrzebnych czasami, bo się nie za, tych głębi, no to jest jakoś tam ryzykowne. Ja nie mówię po prostu gwałtach, o seksie. Ja w ogóle o tym nie mówię, bo to jest absolutnie wykluczone. To w ogóle nie ma w ogóle o czym mówić, chyba że dokonuje się za zgodą obu stron i to
To też zawsze jest, jeżeli ktoś jest u władzy, a ktoś nie jest u władzy, to mienie o obustronnej zgodzie jest, powiedzmy, no, dyskusyjne. Natomiast ja tylko chciałem dodać taką refleksję, że nie są tak proste, jakby można było to w przepisach sformułować. Filmozgrani w Chili Z.